Dzisiaj odpowiem na pytanie, które zadaje sobie na pewno spora grupa kobiet, zwłaszcza tych, które w przeszłości miały niekoniecznie dobre doświadczenia z facetami, tymi najgorszymi typami, którzy dążyli tylko do jednego. A pytanie brzmi, czy faceci rzeczywiście zawsze chcą tylko seksu? I odpowiedź brzmi, nie, nie zawsze. Co więcej, faceci zakochują się dużo szybciej niż kobiety, ale żeby do tego doszło, to potrzebują nie tylko dobrego wyglądu dziewczyny, ale także świetnej osobowości. A jeżeli nie ma tego drugiego elementu, no to biorą to, co mogą, albo przynajmniej próbują to brać. Mężczyźni bardzo rzadko przyznają się do tego, że chcą tylko seksu. Bardzo często ubierają to w ładne słowa. Mianowicie mówią, że podoba im się życie na wolności, muszą się jeszcze trochę wyszaleć. Niedawno zakończyli jakiś burzliwy związek i oczywiście może to być prawda. Ale jeżeli zachwyciłabyś ich swoją urodą i osobowością, to te wszystkie wymówki po prostu odsunęliby na bok i byliby z tobą. Zatem kiedy faceci chcą wyłącznie seksu? Wtedy, kiedy im się niewystarczająco podobasz. I oczywiście możesz to zmienić. Ale to już jest temat innego filmu. Jeżeli chcesz zdobyć trochę więcej informacji na temat relacji damsko-męskich, rozwiązać darmowy test atrakcyjności albo darmowy test flirtu i świętej riposty, to zapraszam na stronę jakzdobywać.pl. A jeżeli chcesz częściej dostawać podobne filmy, to polub mój fanpage na Facebooku, tutaj poniżej jest link, a także subskrybuj ten kanał. A tymczasem dzięki za uwagę.